Jest. Należą się brawa. No, droga to wiadomo, ciężki temat w każdej wsi. A że nasza wieś jest blisko miasta, no to tym bardziej musi wyglądać, tak? Mamy teraz asfalt, mieszkańcy są zadowoleni, będzie za chwilę kanalizacja, więc tak naprawdę jesteśmy prawie w mieście. No był bruk, wiadomo, było nierówno, samochody często można było uszkodzić, czasami były, szczególnie po jakichś ulewach, deszczach, były takie wyrwy, dziury, więc szczególnie po ciemku naprawdę można było uszkodzić auto. Potrzebna pani tere pierwsze, że nie chodzić. Każda droga jest ważna, a tym bardziej droga, która poprawi byt mieszkańców, gdzie była wieś. Ta wieś się rozwija jak wieś Kurjany. Wydajemy dosyć sporo pozwoleń na ten teren. Cały czas przybywa mieszkańców. No i trzeba wprowadzać tą naszą wieś w ten XXI wiek, gdzie te rzeczy powinny już być dawno porobione. Ale wiadomo, środki finansowe, jakie są w budżecie powiatu i gminy, ale wspólnym montażem finansowym plus pozyskanie środków z zewnętrznych udało nam się wykonać tą inwestycję. Cała inwestycja to jest koszt 14 milionów złotych. Wkład powiatu białostockiego w tą inwestycję to jest 2 miliony złotych. Z uwagi na to, że kilometr drogi jest powiatowy, a kilometr jest gminny, no i przebudowa całej infrastruktury ze wszystkimi mediami, no to wyszło 14 milionów złotych. Bardzo była potrzebna, dlatego że tu był bruk nierówny. Były rowki takie, którędy woda płynęła i te rowki były śmierdzące. Dlatego, że wszystkie ścieki, nie ścieki, nawet szamba, czyli teren jest bardzo podmokły. Woda bez przerwy płynie i te szamba nie wsiąkały, tylko też częściowo płynęły rowkami, a teraz jest super. Chodniki, rowerem super jeździć, nawet pojechać do miasta, to po tych chodnikach jest bardzo dobrze, dlatego że przedtem w niektórych miejscach były piaski, rowerem było bardzo trudno przyjechać. Czyli jak z górki jechało się, to normalnie można było wywrócić się. Także tym, co myśleli o tej drodze, tylko że to zbyt późno, to wszystko powstało, bo powinno być o wiele wcześniej, bo to przy mieście są takie miejscowości, można powiedzieć, pipidówki, że tam już asfalt dawno jest, a u nas nie było. Także tym, co tak postarali się, dziękujemy bardzo. Tere pierwsze żenie. Daj Boże zdrowie było, że zrobili drogę pani. Dziękuję bardzo.